Mazowiecki magazyn edukacyjny. Witam Państwa, Sylwia Pysiak. Dziś w studiu gościmy eksperta Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakresie religii, członka Stowarzyszenia Katechetyków Polskich, nauczyciela konsultanta w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu, pani dr Jolanta Strojek. Witam serdecznie. Witam panią, witam państwa. Wieloletniego nauczyciela wychowania do życia w rodzinie, członka Stowarzyszenia na rzecz wspierania rodzin Nowe Perspektywy, doradcę metodycznego w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu, magister nauk o rodzinie pani Greta Gutkowska. Witam serdecznie. Witam panią, witam państwa. Wychowanie do życia w rodzinie to taki przedmiot, który jest traktowany troszeczkę po macoszemu. Nie wiem dlaczego, rodzice nie przejmują się tym zbytnio. Dla nich nie stanowi ważnego elementu kształtującego młodego człowieka. Dlaczego tak jest? Dlaczego jest tak bardzo niedoceniany? Myślę, że na taką sytuację tego przedmiotu wychowania do życia w rodzinie składa się wiele czynników. Jednym z nich może być to, iż rodzice chyba są za mało zorientowani w tym, o czym jest ten przedmiot. No ale czyli są prowadzone przecież prelekcje. Tak, oczywiście są prowadzone zajęcia na początek. Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie ma za zadanie przedstawić rodzicom cele, treści, o czym będzie mówił do dzieci, jakich metod będzie używał i środków. Dlatego też czasami na początku roku szkolnego jest to ta informacja, powiedzmy to, przekazywana trochę pobieżnie. Rodzice też w natłoku swoich zajęć nie przywiązują do tego zbyt dużej wagi. No, faktem również jest to, iż jest to są zajęcia dodatkowe. Tak, to są zajęcia nieobowiązkowe i ja jako rodzic też przyznaję, moje dziewczyny też były, mamo wypisz nas, nie chcemy na to chodzić. Bardzo często są na początku, na końcu zajęć, prawda? Więc to też skłania do tego, że rodzice decydują o tym, że wypisują. Myślę, że do końca nie mają świadomości, są to zajęcia bardzo ważne. Zupełnie inne od tych typowych lekcji, czy to matematyki, czy języka polskiego, ponieważ w czasie tych zajęć przedstawiane są idee, wartości, które mają ogromny wpływ na życie młodego człowieka. Kształtujemy postawy, formujemy poglądy. No myślę, że każdy rodzic pragnie, aby jego dziecko było szczęśliwe, żeby mogło osiągnąć w życiu sukces, żeby było osobą empatyczną, szanującą życie, szanującą drugiego człowieka. A to niosą ze sobą te zajęcia. Dlatego Jeżeli założeniem systemu edukacji jest to, żebyśmy kształtowali w pełni dojrzałego człowieka, no to należy rozumieć przez to kształtowanie go we wszystkich sferach jego życia, więc nie tylko w jakiejś intelektualnej, czyli przekazywanie wiedzy, czy fizycznej, uprawianie sportu, ale także w sferze duchowej, w każdej jednej, jaka dotyczy człowieka. W związku z tym te zajęcia z wychowania do życia w rodzinie, które mają, są jakby jednymi z zajęć składających się na całkowite kształtowanie prawdziwej osobowości człowieka, no myślę, że powinny mieć większe znaczenie i dążymy do tego, żeby temu przedmiotowi, czy tym zajęciom wychowania do życia w rodzinie nadać właśnie taki charakter. Pomagają wam w tym bardzo kierunki polityki oświatowej państwa, które są notorycznie modyfikowane. Tak, w tym roku wśród kierunków polityki oświatowej państwa jako pierwszy został wymieniony punkt wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny. W związku z tym sądzę, że no, tutaj największe pole do popisu będą mieli nauczyciele wychowania do życia w rodzinie, żeby sprostać, żeby wyjść naprzeciw temu wymaganiu, temu kierunkowi polityki oświatowej i żeby no jakoś na koniec roku można było powiedzieć, że coś w tym kierunku zostało zrobione, prawda? Coś więcej niż może dotychczas. Mhm. Rozpoczyna się, panie, kurs kwalifikacyjny w zakresie wychowania do życia w rodzinie. Co ciekawego na tym kursie będzie nauczyciel mógł się dowiedzieć? Tak, to już nie jest pierwszy tego rodzaju kurs, który proponuje nasza instytucja.
Wcześniej takich kursów było kilka. Od 2015 roku nie mogliśmy prowadzić tych kursów, bo rozporządzeniem tutaj ministerialnym takie kursy, a właściwie studia podyplomowe, mogły być prowadzone przez wyższe uczelnie, a w tej chwili dostaliśmy pozwolenie w tym roku, czyli instytucje podobne nam także, kształty doskonalące nauczycieli. Te wszystkie instytucje mogą takie kursy prowadzić, no i my, korzystając z tego przywileju, postanowiliśmy taki kurs zorganizować. Mając doświadczenie dosyć bogate w prowadzeniu tego rodzaju kursu, no cóż można powiedzieć, program kursu jest z 2019 roku, a więc nowy bardzo. I myślę, że treści programowe są tak dobrane, żeby zaciekawiły uczestników kursu, ale też, żeby się bardzo przydały do późniejszej pracy. Mamy bowiem zajęcia z zakresu psychologii, z zakresu seksuologii, z zakresu tutaj różnych nauk medycznych, między innymi, także z zakresu etyki, czy prawa dotyczącego dzieci i młodzieży. Mamy w związku z tym także bardzo dobrą kadrę. To są ludzie, którzy już pracowali na naszym kursie we wcześniejszych edycjach. Są też nowe osoby, a więc możemy się pochwalić, że wykładowcami będą profesorzy pracujący w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym, będą wykładowcy z KUL-u. Będzie bardzo dobry, znany dość pan seksuolog, będzie pani socjolog z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Tu można by jeszcze długo wymieniać. Będzie pani położna, która ma bardzo duże doświadczenie zawodowe i która też już takie zajęcia u nas z dużym powodzeniem prowadziła. Także sądzę, że będą to osoby, które już swoją osobowością zainteresują innych, nie mówiąc już o wiedzy bogatej, jaką posiadają i bardzo chcieliby się z nami nią podzielić. Także... No właśnie, zanim rozpoczniecie panie kurs, spotkaliśmy się tutaj też między innymi właśnie dlatego, żeby zaprosić nauczycieli na wspaniałą konferencję. Na wspaniałą konferencję, która odbędzie się 14 stycznia o 15:30 właśnie w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Wydział w Radomiu. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, gdzie to jest Kościuszki 5A. Proszę mi powiedzieć, kto poprowadzi ten wykład? Postanowiliśmy, jak pani redaktor Wałuszej ma wspomnieć, zorganizować taką konferencję, która będzie niejako promowała nasz kurs. I głównym tutaj gościem zaproszonym przez nas z wykładem inauguracyjnym będzie ksiądz biskup Marek Solarczyk, biskup radomski, który ma też bogate doświadczenie, gdy chodzi o pracę w szkole, pracę z młodzieżą, pracę z nauczycielami i myślę, że będzie się chciał także tym doświadczeniem podzielić. Ksiądz biskup powie wykład na temat wartości rodziny w życiu człowieka, ale chcemy też tutaj zaprezentować wizję rodziny, czy model rodziny afrykańskiej. Dlaczego? Żeby zestawić to z taką wizją rodziny europejskiej, do której jesteśmy wszyscy przyzwyczajeni, i różne aspekty życia tej rodziny przedstawi nam nasza koleżanka Monika Drążyk. Pani doktor Monika Drążyk jest doradcą metodycznym w naszym wydziale z zakresu religii. Jest o tyle postacią nietuzinkową, bo przez 12 lat pracowała na misjach jako misjonarka świecka w krajach afrykańskich. No i myślę, że z tym modelem rodziny miała wielokrotnie do czynienia. Mogła się przyjrzeć, przypatrzeć, jak wygląda życie w rodzinie, jakie są relacje w rodzinach afrykańskich i też chcielibyśmy, żeby ona przedstawiła te sprawy na tejże konferencji. Bardzo znakomitym gościem, który rozpocznie całą tę konferencję, będzie pan dyrektor generalny Ministerstwa Edukacji i Nauki, pan Sławomir Adamiec, który w imieniu pana ministra edukacji i nauki przybędzie i powie jakieś słowo wstępne. Mam nadzieję też, że rozświetli trochę naszą wiedzę na temat tegoż przedmiotu, wychowanie do życia w rodzinie.
pytanie, czy może jak będzie ten przedmiot wyglądał od nowego roku szkolnego, czy w jakiejś tam przyszłości. Także bardzo się cieszymy, że te osoby zechciały przyjąć zaproszenie na naszą konferencję. No i też na pewno wystąpi nasz pan kierownik Bogusław Tundzios, który opowie o tym, jak wyglądają nasze tutaj prace przygotowawcze do tegoż kursu, czy przedstawi jakieś statystyki związane z poprzednimi kursami. To już na pewno będzie w gestii pana kierownika. W związku z tym bardzo serdecznie zapraszamy oczywiście. To jeszcze zapytam, gdzie można zapisać się na szkolenie pani? W tym momencie zapisów nie robiliśmy przez internet, ale każdy, kto będzie chciał skorzystać z zaświadczenia ewentualnego, to na miejscu po przybyciu będzie mógł wypełnić odpowiednią ankietę i oczywiście takie zaświadczenie otrzyma. Także zapraszamy również. Pozostaje nam tylko i wyłącznie zaprosić. Zapraszamy 14 stycznia o godzinie 15:30 w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Radomiu, ulica Kościuszki 5A. Ja przypomnę Państwu, że naszymi gośćmi były dwie wspaniałe panie, ekspert Ministerstwa Edukacji i Nauki w zakresie religii, członek Stowarzyszenia Katechetyków Polskich, pani dr Jolanta Strojek, dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Wieloletni nauczyciel wychowania do życia w rodzinie, członek Stowarzyszenia na rzecz wspierania rodzin Nowe Perspektywy, magister nauk o rodzinie, pani Greta Gutkowska. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Mazowiecki magazyn edukacyjny.